Hej, to lista moich patronów, dzięki którym powstał ten odcinek. Sam w to jeszcze nie wierzę, ale to już się wydarzyło i lista ta ciągle rośnie. Jeśli chciałbyś do nich dołączyć i wesprzeć rozwój mojego kanału, to zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, dziękując, Paweł Lemański. Cześć, witajcie, Paweł Lemański, portal muzyki.com, się kłania Korg Nautilus. Dziś z nami ten instrument wzbudza wiele kontrowersji, dlatego że nie wygląda jak Korg Kronos. Natomiast ma 9 silników brzmieniowych, ma zupełnie nowe banki brzmieni, nowe sample, takie, których nie znajdziemy w Korgu Kronosie. To są rozszerzenia AXS od 301 do 314, one nawet nie są do kupienia, tak więc póki co tylko użytkownik Nautilusa może się nimi cieszyć. Sekwencer 16-śladowy MIDI i 16-śladowy audio. Nowa funkcja Dynamic również się tutaj pojawiła. Natomiast plusem jest na pewno obudowa, którą bardzo łatwo utrzymać w czystości. Poprzednia obudowa, w sensie poprzednia, po prostu Korga Kronosa, obudowa, ona była podatna na upalcowanie i naprawdę delikatny kurz było tam widać. Tak więc tu jest zupełnie inaczej. Nowością są potencjometry. Jeśli którejś z sekcji nie używamy i nie chcemy pomylić się podczas sterowania instrumentem, wystarczy, że na przykład trzy ostatnie wciśniemy do środka i wiemy, że te są pod kontrolą, a te są nieaktywne. Korg Nautilus otrzymał dwa porty USB. W pierwszy port możesz wpiąć chociażby klawiaturę, ale mam na myśli taką klawiaturę komputerową, po to, aby w trybie setlist, czyli w trybie szybkiego wybierania brzmień, wpisywać w swoje wskazówki, chociażby nawet akordy, cokolwiek. Natomiast do drugiego portu możesz podłączyć klawiaturę, już zwykłą fizyczną klawiaturę MIDI, aby wykorzystać brzmienia pokładowe z tego instrumentu. Mamy 9 silników brzmieniowych. SGX2 to pierwszy silnik, jest to silnik fortepianowy. Nowe sample, których nie ma Korg Kronos, tak jak wspominałem, natomiast możemy również tutaj obniżyć klapę fortepianu, zmienić chociażby damper rezonans, string rezonans, czy też jak mocno mamy słyszeć pracę młotków. Posłuchajmy nowych brzmień.
Warto dodać, że silnik ten potrafi uzyskać 100 głosów w polifonii, natomiast w trybie mono do 400 głosów. Jak oni to robią, nie wiem, ale 400 głosów w trybie fortepianowym w mono można uzyskać. Drugi silnik to EP1 i tutaj mamy jedną symulację więcej w stosunku do Korga Kronosa. Silnik ten pozwala na emulację dwóch klasyków. Wurli w różnych odmianach oraz Fender Rhodes w różnych odmianach. Mamy również dokładnie na ekranie pokazanego takiego Fendera z tremolo, z regulacją góra-dół, no i możemy zapinać różne kostki efektowe. Pojawiło się nowe pianino akustyczne, które warto spróbować, natomiast wisienką na torcie są preparowane fortepiany. Takich brzmień wcześniej nawet Korg Kronos nie posiadał. Posłuchajcie. Oprócz tych dwóch syntez, które wymieniłem przed chwileczką, mamy jeszcze HD, czyli próbki PCM, zwyczajnie mówiąc sample, mamy AL1, czyli syntezator, mamy CX3, czyli Hammond, jest tutaj fizyczne modelowanie, MS-20 emulacja oraz Poly-6. O czym zapomniałem? Oczywiście FM. Synteza FM jest naprawdę bardzo blisko, jeśli nie identyczna, względem syntezy DX7. Posłuchajmy kilku brzmień z tych emulacji.
Warto dodać, że fortepiany w Nautilusie są 12-warstwowe, niezapętlane. Oczywiście są też wersje fortepianów 8-warstwowych, a preparowane fortepiany mają 4 warstwy. Klawiatura w tym instrumencie jest klawiaturą taką samą, jaka jest zaimplementowana w Korgu Kronosie. Ma taką fajną poduszkę mięciutką, bardzo wygodnie się na niej gra. Klawiatura 61 lekka nigdy nie pomagała w graniu akustycznymi brzmieniami fortepianowymi, gdyż zawsze gramy jasno. Posłuchajcie. Ale kiedy kliknę Dynamic, bo o tej funkcji chciałem wam powiedzieć, i przekręcę potencjometr w lewą stronę, no to będę grał głośno, ale ciemnymi brzmieniami, ciemnymi dźwiękami. Aktywna funkcja, nieaktywna. Przekręcę teraz w prawo. I teraz moja dynamika jest aktywna, ale dźwięki są bardzo głośne i jasne. Kiedy skręcę w dół, czuję tą klawiaturę, że jest już większa po prostu rozdzielczość dynamiczna. Bez. Bardzo przydatne narzędzie. Wraz z nowymi brzmieniami Korg zdecydował się tutaj na poprawę systemu operacyjnego. Jest tutaj po prostu przyjaźniej, jest tutaj bardziej kolorowo. Można by powiedzieć nawet, że zbliżono się tutaj do Yamaha Model X pod względem ułożenia menu. Natomiast są pewne zmiany. Wyrzucono przyciski program kombi, wszystko obsługuje się przy pomocy przycisku Mode i wybiera się wtedy tryby pracy. Setlist, program, sampling, global, media, sequencer i tryb kombi. Czy to źle, że Korg wyrzucił przyciski? Jeden powie tak, drugi powie nie. Natomiast jeśli brakuje wam przycisków, to macie quick access. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, B, C, D, E, F. I tutaj możemy sobie zaprogramować. Klikam B i jestem w fortepianie. Klikam C i jestem w sekwencerze. Klikam A i jestem w trybie setlist. Jest to dość szybki wybór, nie trzeba klikać po wyświetlaczu, który i tak lepiej działa niż w Korgu Kronosie. Zobaczcie. A propos, jest również funkcja nieucinania brzmień przy zmianie. Tak więc tutaj wszystko działa tak, jak być powinno. Korg dał również wsparcie tutaj dla serii Nanopad, czyli małych suwaków i dynamicznych padów. Podłączycie i będziecie sobie mogli sterować poszczególnymi strefami. Ale to nie jest też tak, że tutaj się nie da tego zrobić, gdyż zaprogramować można, aby na naszych potencjometrach każda strefa osobno się ściszała, ale możemy również jednym potencjometrem wszystkie strefy wyciszać. Tak więc programowalność jest tutaj dowolna. Mamy możliwość skorzystania z arpeggiatora oraz sekwencera krokowego, tak zwanego drama, dlatego że właśnie ten drum sekwencer, on już jest zaprojektowany tak, aby grało naprawdę dobrze i presety są tutaj świetne, szczególnie zestawów perkusyjnych. Arpeggiatory możemy edytować w trybie global, podobnie jak sekwencje wave sequence. To są takie sekwencje przechodzących wave'ów jeden po drugim, tak jak w Korgu Wave Station. No i jeśli już ułożymy swoją sekwencję, to możemy wybrać ją zamiast próbki PCM.
Nie powiedziałem nic o panelu tylnym. Panel tylny, oprócz wspomnianych portów USB, posiada pełne MIDI, wejścia na kontrolery nożne, dwa inputy oraz cztery niezależne wyjścia audio oraz wyjście słuchawkowe. Natomiast te inputy służą do samplowania. W zmienionym menu instrumentu samplowanie to bajka. Zrobimy to w bardzo naprawdę intuicyjny sposób i zaraz Wam pokażę, jak można samplować chociażby z syntezatora Virus. Samplowanie jest proste. Mamy sygnał z syntezatora. Wystarczy, że określimy, jaki zakres mamy samplować. Zrobimy szybko na całą klawiaturę, czyli do G9. Klikamy sampling, wciskamy sobie dźwięk. I już jest gotowe. Jeśli chcielibyśmy zrobić na przykład dźwięk typu pad, również możemy to uczynić. Skasujemy akurat ten sample. Klikamy sampling. Stop. Obwiedzenie dźwięku ustawiamy później. Oczywiście możemy ustawić nawet punkt zapętlenia dźwięku, czyli tak jak się to robi na komputerze. Zablokować punkt, ustawić punkt 0, czyli w zasadzie tak samo jak na każdym innym edytorze. Pokazałem Wam szybko mapowanie na całej klawiaturze, ale zamiast ustawić punkt G9, możemy ustawić C4 i samplować sobie warstwami poszczególne zakresy klawiatury. Kiedy już zrobicie takiego multisampla, to następnie możecie sobie to wprowadzić do programu i edytować jak każdy inny program oparty na próbkach PCM. KORG Nautilus czerpie wszystko to, co najfajniejsze, w zasadzie całą syntezę z KORGa Kronosa. Jedynie różni się tym, że ma mniejszy wyświetlacz, no i mniej suwaków, czyli tak zwanych kontrolerów. Natomiast wszystko inne jest bardzo podobne, z tym, że jest tutaj nakarmiony lepszymi brzmieniami. W takim razie, dla kogo ten instrument? Dla tych, którzy siedzą w domu, nagrywają muzykę, pragną tego sekwencera wbudowanego, gdyż on jest naprawdę bardzo intuicyjny. Możecie nagrywać, tak jak wspominałem, nawet wavy. Możecie śpiewać do tego instrumentu. 12 procesorów insertowych możecie użyć w trybie kombi, co jest naprawdę znakomitym rezultatem, gdyż mając 16 partów, bo 16 brzmień jesteście w stanie tutaj połączyć ze sobą, na 12 insertów to jest naprawdę bardzo dużo. W zasadzie każde brzmienie może mieć swój insert, ale reasumując, ten instrument to dla tych, którzy szukają nowoczesnych brzmień. To nie jest tak, że to tylko Nautilus do studia, a Kronos na scenę. Szybki tryb setlist pozwoli tak samo zagrać i kontrolować swoje partie potencjometrami, tak jak w KORGu Kronosie. Natomiast ci, którzy nie polubili trybu pracy KORGa Kronosa, gdyż tam jest duży ekran, ale bardzo dużo takiej matematyki, to tutaj ten system będzie zdecydowanie przyjaźniejszy, czyli lepsza, wygodniejsza obsługa, świeższe brzmienia, ciutkę mniej kontrolerów, natomiast wszystko inne takie same. To byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego. Sprawdźcie ten instrument. Cześć.